Witam Państwa serdecznie. Tytuł naszego panelu dotyczący bezpieczeństwa europejskiego w relacjach transatlantyckich znakomicie wpisuje się w hasło kongresu, ponieważ mamy do czynienia niewątpliwie z wielkimi przemianami, jeżeli chodzi o architekturę bezpieczeństwa narodowego, które dotyczą właśnie Polski i Europy. Po upadku komunizmu mieliśmy do czynienia z bardzo dobrą koniunkturą w stosunkach międzynarodowych i przez wiele lat korzystaliśmy z dobrodziejstw tej koniunktury, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Ale od jakiegoś czasu ta sytuacja zaczęła się zmieniać, chociażby agresywna polityka Rosji, wojna w Gruzji, aneksja Krymu, wojna w Donbasie, rywalizacja amerykańsko-chińska, liczne cyberataki, elementy wojny hybrydowej, które dotykają także Polski, zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego i moglibyśmy pewnie jeszcze długo wymieniać te przykłady, które są zagrożeniem dla współczesnej architektury bezpieczeństwa narodowego. I te państwa, które poważnie traktują owe zagrożenia, w ostatnich latach starają się przedefiniować swoje polityki bezpieczeństwa. I także Polska opracowała nową strategię bezpieczeństwa narodowego, która została ogłoszona właśnie w tym roku. I może na początku chciałbym poprosić pana ministra Pawła Solocha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, aby pokrótce przedstawił, jak Polska zamierza reagować na te wyzwania, jakie stają przed nami w związku właśnie z tymi nowymi zagrożeniami dla naszego bezpieczeństwa. Dziękuję panie redaktorze, szanowni państwo, pani prezes, pan przewodniczący i organizatorzy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i tym bardziej tutaj możliwość wystąpienia przed państwem traktuję w wymiarze osobistym, bo kiedyś parę ładnych lat temu miałem zaszczyt współuczestniczyć w organizowaniu pierwszych kongresów, także widzę, że impreza wspaniale się teraz rozwinęła przez te wszystkie lata. Natomiast przechodząc do kwestii, którą pan redaktor zadał, nie chciałbym tutaj oczywiście omawiać zawartości strategii bezpieczeństwa. Z tym dokumentem może każdy się zapoznać, jest na stronach internetowych. Natomiast chciałbym zwrócić na pewne elementy rzeczywiście nowe, które w ostatnich latach, jeżeli patrzymy w takim przeciągu powiedzmy lat, nie od 89 roku, od odzyskania przez nas pełnej suwerenności, niepodległości, ale właśnie od powiedzmy lat kilkunastu, no to dwa główne czynniki, które oczywiście też warunkują nasze postrzeganie bezpieczeństwa. Przede wszystkim powrót Rosji w tym wymiarze, w jakim byśmy sobie nie życzyli, czyli powrót Rosji agresywnej. Tutaj takimi wyznacznikami jest agresja wobec Gruzji, później agresja wobec Ukrainy, która spotkała się w tym momencie dopiero nie w czasie agresji na Gruzję z reakcją państw Zachodu, z reakcją przede wszystkim NATO i z reakcją Unii Europejskiej. No a drugim czynnikiem oczywiście jest wzrost znaczenia i potęgi Chin. To jest nie tylko coraz bardziej, nie tylko jakby konfrontacja Stany Zjednoczone-Chiny, ale ten wzrost znaczenia Chin zaczyna też przybierać pewien wymiar również wojskowy. Tutaj przywołam przed chwilą, nieomalże świeżo podpisaną umowę i między Australią, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią właśnie. I ona, jednym z elementów jej właśnie jest budowa atomowych okrętów podwodnych dla Australii. Tutaj przy okazji reagowali Francuzi, którzy poczuli się rozczarowani, że ich propozycja została ostatecznie odrzucona, ale to pokazuje, jak się zmienia geopolityka, jak bardzo ten środek ciążenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo,
również w wymiarze wojskowym przesuwa się w kierunku Pacyfiku i to też musimy brać pod uwagę. Oczywiście w formalnych dokumentach natowskich i w tych formułkach, których się formalnie posługuje, mówimy o tym, że Rosja jest zagrożeniem, Chiny wyzwaniem. No, tym niemniej ten element wojskowy w wypadku Chin zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę. Kolejnym wyzwaniem jest oczywiście zmieniający się świat w ogóle, nie tylko w wymiarze geograficznym, geopolitycznym, ale też w wymiarze technologicznym, no bo i w wymiarze takim, gdzie pewne zagrożenia jesteśmy poniekąd sami doświadczyliśmy tego i doświadczamy. Mówię tutaj o COVID-zie, których wcześniej jeszcze 3-4 lata temu trudno było przewidywać. Jeżeli państwo szykowało się przeciwko jakimś zagrożeniom, no to jeżeli mówiono o odporności państwa, no to mówiono przede wszystkim o tym wymiarze wojskowym, o jakichś katastrofach technologicznych, pojawił się COVID i raptem okazało się, że możemy mieć do czynienia, to nam pokazał COVID, z rzeczami zupełnie nieprzewidywalnymi i że bardziej chodzi o to, i taka była też intencja zespołów, które przygotowały naszą strategię narodową bezpieczeństwa, tą sprzed roku, żeby bardziej budować zdolności do stawiania czołom wyzwaniom, których w tej chwili nie możemy przewidzieć, posiadania zdolności do elastycznego reagowania, dostosowania się, niż precyzowania konkretnie i w postaci zamkniętego katalogu zagrożeń, z jakimi możemy mieć do czynienia. Oczywiście nie wyparowały zagrożenia klasyczne, jak to fachowi specjaliści posługują się modnym słowem, kinetyczne, czyli związane z jakimś bezpośrednim, z groźbą bezpośredniego użycia siły fizycznej, ale doszły do tego zagrożenia nowe. Czasami występują w takich wymiarach kombinowanych. Mówimy o zagrożeniach hybrydowych, tych poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego, otwartej konfrontacji. Taką kombinację zagrożenia hybrydowego przeżywamy w ostatnich dniach. Mam tutaj na myśli presję migracyjną sztucznie wytworzoną przez Białoruś na kierunku Polski i Litwy. W ostatnich dniach połączoną z równolegle prowadzonymi ćwiczeniami Zapad, co one dzisiaj, ta faza najbardziej dynamiczna ćwiczeń mają ulec zakończeniu. W dniu zresztą symbolicznym daty dla nas smutnej i tragicznej, która została niedawno wyznaczona jako Święto Narodowe Białorusi przez władze tego państwa. I to jest przykład taki, z jakimi my mamy do czynienia, no ale inne państwa, nasi sojusznicy z NATO, nasi partnerzy z Unii Europejskiej przechodzili również, w tym tutaj Wielka Brytania, zamachy na osoby na własnym terenie, więc mamy do czynienia z takim szeregiem zagrożeń, które wymagają nie tylko odpowiedzi stricte wojskowej, ale przede wszystkim czasami kompleksowej odpowiedzi, gdzie naraz następuje kombinacja czynników wojskowych, wywiadu, ale też zwykłej sprawności administracyjnej, zdolności do reagowania przez poszczególne służby. I o tym staraliśmy się myśleć, o ile w poprzednim okresie, przygotowując poprzednie strategie, nasza uwaga Polski była najpierw skoncentrowana na tym, żeby znaleźć się w strukturach zachodnich, żeby być członkiem NATO, Unii Europejskiej i później tam umacniać swoją pozycję, no to teraz po prostu nacisk został położony, żeby będąc w tych strukturach i oczywiście w tym wymiarze międzynarodowym, podkreślając ich znaczenie, jednocześnie no, budować zdolności własnego państwa do elastycznego reagowania na te zagrożenia, o których wcześniej mówiłem, które często nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I tutaj również w wymiarze, no,
ostatnie zdarzenie, tutaj dorzucę do tych zdarzeń, tak jak to, z czym mogły się teraz zmagać władze naszego państwa, czyli i co zresztą trwa, presja migracyjna, czyli no, mająca charakter działań hybrydowych ze strony Białorusi, gdzieś tam w tle wspieranej przez Rosję, plus ćwiczenie Zapad, plus oczywiście ewakuacja zakończona w tej chwili dla nas osób z Afganistanu, która też była potężnym wyzwaniem. I samo to zdarzenie, ono jeszcze wymaga czasu. Mówię o przejęciu przez talibów władzy w Afganistanie. Wymaga czasu na pełną jej ocenę, ale też stawia pytanie co do zdolności do działania w tym zakresie. Tak, jakie posiadają organizacje, których jesteśmy członkami, czyli w pierwszym rzędzie NATO, a w drugim rzędzie Unia Europejska, ponieważ no, to, co się dokonało w Afganistanie, pominąwszy samą ocenę, że jednak per saldo było to niepowodzenie całego projektu budowy państwa demokratycznego, ale również przeprowadzenie samej ewakuacji bardziej dokonało się siłami koalicji i państw w pierwszym rzędzie Stanów Zjednoczonych, później Wielkiej Brytanii, niż na przykład za pomocą mechanizmów natowskich, co stawia pytanie oczywiście o działania na rzecz dalszej skuteczności tych mechanizmów, które są wewnątrz Sojuszu Atlantyckiego, tak żeby były bardziej efektywne. I raz jeszcze powtórzę, używając sformułowań o więziach transatlantyckich, które no, wydają się i bez wątpienia są fundamentem bezpieczeństwa naszego kontynentu, ale w wymiarze szerszym również całego świata, nie możemy, i czego dowodzą ostatnie wydarzenia, tracić z perspektywy tego, co się dzieje na innych obszarach, zwłaszcza w rejonie Pacyfiku, i prawdopodobnie w najbliższych latach więcej wydaje się niż prawdopodobne, to przesunięcie akcentu będzie następowało, co będzie wymuszało na nas, na Europejczykach, na państwach europejskich, uzyskanie większej samodzielności, większej zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami, które mamy w bezpośredniej odległości od naszych granic. Jeszcze dwa słowa o tym aspekcie, na którym przygotowując strategię bezpieczeństwa w roku ubiegłym, którą pan prezydent podpisał, duży akcent żeśmy kładli na wskazanie konieczności rozwiązań związanych z reformami państwa. Chodzi o cały system zarządzania bezpieczeństwem narodowym, który staje się właśnie w związku z tym różnorodnością wyzwań, z jakimi mamy do czynienia, coraz bardziej złożony i skomplikowany. I tutaj padły projekty konkretnych ustaw o koordynacji działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego, o współdziałaniu różnych instytucji, co wydaje się kluczowym, i również związanych z organizowaniem przepływu informacji. Z jednej strony cyberbezpieczeństwa, a z drugiej strony oczywiście walka z manipulacją. Mamy do czynienia też rzeczywiście z postępującą taką asymetryzacją środków, które mogą być użyte do agresji przeciwko państwu. W takim wymiarze konkretnym chodzi tutaj oczywiście o roboty bojowe, powiedzmy dron, który czy tak zwana krążąca amunicja, której jeden pocisk kosztuje kilkanaście tysięcy dolarów, może zniszczyć czołg, który kosztuje 20-30 milionów dolarów. I to pokazuje właśnie skalę, a jednocześnie możliwości, które państwa dysponujące słabszą ekonomią, ale prowadzące bardziej skoordynowaną i taką celową politykę, mogą rzeczywiście zagrażać tym, którzy na pierwszy rzut oka wydają się bogatsi, zasobniejsi i silniejsi. To jest taki proces, który postępuje w różnych wymiarach w skali całego państwa, również używanie właśnie cyberataków, to też jest bardzo tania przecież broń. I temu wszystkiemu staraliśmy się w czasie przygotowań dokumentu, o którym mówię, jakoś dać wyraz, równocześnie wskazując kierunki, w jakim powinny władze polskie działać, rząd, prezydent wspólnie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Słyszeliśmy, jak państwo polskie stara się odpowiedzieć na nowe zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa narodowego, a jak stara się odpowiedzieć państwo brytyjskie, jak Wielka Brytania widzi swoje bezpieczeństwo w kontekście transatlantyckim i europejskim, gdzie widzi największe zagrożenia dla siebie, jak stara się im przeciwdziałać. I nas szczególnie ciekawi to, czy Brexit coś zmienił w tym względzie, czy zmniejszy się zaangażowanie Wielkiej Brytanii w kwestie bezpieczeństwa europejskiego i jakie miejsce Polska odgrywa w strategii bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii. Na jednym słowo nie, ale zaczynam się od początku pana pytania i dziękuję bardzo za zaproszenie dla dzisiejszego panelu. Na początku tego roku Wielka Brytania zakończyła przegląd integrowany i przedstawiła wizję naszego rządu na temat naszej roli w świecie do roku 2030. Ten przegląd zintegrowany wyznaczy kluczowe zagrożenie i trendy, które rozumiemy na świecie, bardzo podobno do przegląd Polski, ale są cztery główne zagrożenia, które widzimy, które są najgłówne zmiany, które musimy reagować. I szybko ja powiem. Czyli po pierwsze, że świat jest bardziej kontestowany, czyli jest po prostu różnica i mocarstwa, które po prostu wyciągają podtrzymają zgodzenie, które istnieje od dawna. I to drugi to jest wzrost regionu na Pacyfik i Chin, który bardzo, bardzo ładnie pan minister opisował. Po trzecie, że nasze normy międzynarodowe, to normy otwartości, o demokratyczne są pod presją dzisiaj. Nie są szanowane na całym świecie. I czwarty jest zagrożenie, powiedzmy, na poziomie planetu, czyli zmian klimatycznych, pandemię, którą przeżymy, ale też również o terroryzmu, o cyberataki i zmian tych zagrożenia. W odpowiedzi przegląd integrowany opisuje plan strategiczny dla naszego rządu i teraz jesteśmy w etapie, żeby to wprowadzić. I kolejni są cztery główne, powiedzmy, strandy, główne cele. Po pierwsze, że wytrzymanie naszej pozycji przez inwestowanie w rozwój nauki i technologii. I widzimy, że to jest coraz bardziej ważne dla poziomu pozycji na świecie. Drugi główny cel jest rozwijanie na systemu, żeby pozwalać wzrost społeczeństwa otwarte i demokratyczne. I chodzi tutaj o normy i standardy międzynarodowe i kształt systemu międzynarodowego, który panuje nas wszystkich. Trzeci to jest bardziej tradycyjnym, powiedzmy, ale wzmacnianie obrony i bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii i naszych partnerów. I w tym kierunku inwestujemy dodatkowo 24 miliardów funtów w naszych siły zbrojonych. I czwarty to jest budowanie odporności na wypadek cyberataków lub nieprzewidzianych zmian klimatycznych i inne zagrożeń. Pan pytał dokładnie o Brexit. To jest pytanie, które często jest ruszone ze mną. I myślę, że po prostu, że ten
analiz zagrożeń to jest, to było zrobione po referendum, po wejściu z Unii Europejskiej. Więc to jest, wydaje mi się, że Brexit nic nie zmieni, jeśli chodzi o zagrożenie, jeśli chodzi o nasze cele i analiz o strategię Wielkiej Brytanii w przyszłości. Co zmieni się trochę, to jest po prostu, że musimy działać w innym sposobem, czyli działamy trochę inny z naszymi partnerami. NATO to jest najważniejsza organizacja, jeśli chodzi o obronę i bezpieczeństwo naszej Europy, ale jeśli chodzi o Unię Europejską, musimy po prostu współdziałać z naszymi partnerami w sposób bilateralny i nie przez struktury, które dotyczy Polski, powiedzmy dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słyszeliśmy tutaj i o polskiej, i o brytyjskiej strategii bezpieczeństwa narodowego. A chciałbym, żebyśmy pokusili się o zarysowanie takiego bardziej ogólnego obrazu europejskiego. Jak w tej nowej sytuacji sytuuje się Europa, a zwłaszcza w obliczu nowej polityki Stanów Zjednoczonych, która wydaje się, że coraz mniej interesuje się naszym kontynentem. I tutaj chciałbym poprosić pana Jacka Czaputowicza, żeby spróbował odpowiedzieć na to pytanie z takiego z lotu ptaka, czy też jak mówią eksperci od spraw wojskowych, helikopter view. Tak, dziękuję. Dziękuję panie redaktorze. Rzeczywiście jest to temat bardzo ważny dla polskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwo w kontekście relacji transatlantyckich i europejskich, ale jeśli pan pozwoli, chciałbym się też odnieść do wypowiedzi pani ambasador, bowiem się zastanawiam, jak w tym kontekście transatlantyckim nasze relacje polsko-brytyjskie mogą tutaj być pomocne. Uważam, że mogą być pomocne. My razem ze Zjednoczonym Królestwem ustanowiliśmy bardzo instytucjonalne formy współpracy. Pamiętam konferencję międzyrządową regularnie odbywaną. Bardzo ciekawy format dla ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony to kwadryga, wizyta w Warszawie jeszcze wtedy ministra spraw zagranicznych Borysa Johnsona i Gavina Williamsona, ministra obrony, była takim ważnym momentem. I wreszcie Forum Belwederskie, które służy zbliżeniu społeczeństwa obywatelskiego i think tanków, które zresztą zakończyło się sukcesem, kilka dni temu się odbyło. Czyli ta instytucjonalizacja występuje, ale mam wrażenie, że może nie wykorzystujemy w pełni oczywiście tych możliwości. Oczywiście pandemia tutaj stanowiła pewną przeszkodę. Są ważne zmiany też polityczne. W Zjednoczonym Królestwie pani Liz Truss została nowym ministrem spraw zagranicznych kilka dni temu i myślę, że to jest dobry moment, żeby nasza dyplomacja też spojrzała na Wielką Brytanię jako tutaj ważne państwo. Przecież Wielka Brytania to jest niezmiernie ważne państwo, jest to stały członek Rady Bezpieczeństwa. Jest to państwo, które posiada broń nuklearną, jedno z pięciu. Jest to państwo, które wydaje najwięcej na obronę i na zbrojenia w Europie, czyli drugie państwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Spojrzenie globalne, G7, bardzo dobra nasza współpraca z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi w ramach Sojuszu na Rzecz Wolności religijnych, czyli podobne postrzeganie systemu wartości, podobny system wartości, a także podobne postrzeganie zagrożeń, bardzo bliskie, które występują dla bezpieczeństwa w Europie. Przypomnę nasze bardzo silne zaangażowanie, które pomogło w rozwoju tych naszych dwustronnych stosunków 2-3 lata temu, to wsparcie Zjednoczonego Królestwa w akcji po próbie zatrucia Skripala i wydalenie agentów rosyjskich. Polska tu odegrała ważną rolę. To jest ten pewien atut, na którym możemy dalej nasze stosunki budować. Podobnie postrzegamy zagrożenia dla bezpieczeństwa. Podobnie też widzimy relacje transatlantyckie. Dla obu naszych państw stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są kluczowe.
Jest wszakże jedna istotna różnica, warto o niej pamiętać, jeżeli uczestniczymy w dyskursie politycznym dotyczącym Unii Europejskiej. To jest inne położenie geopolityczne. Banałem jest przypominanie, że Zjednoczone Królestwo jest wyspą i prowadzi politykę równoważenia wobec Europy już od XIX wieku. Zawiera sojusze z tymi państwami, które w danej sytuacji są dla nich korzystne. Natomiast niestety Polska jest w określonym miejscu Europy. Dzisiejszy dzień, 17 września, o tym przypomina. To, co się wydarzyło w 1939 roku, czyli my nie zmienimy naszego położenia geopolitycznego, stąd nasze wybory polityki zagranicznej muszą być zupełnie inne. Mówienie o podobnej drodze jak Zjednoczone Królestwo, jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską, tutaj nie uwzględnia tego aspektu. Jest to niemożliwe i jest to niekorzystne. Mówię o tym, bo dyskusja na ten temat trwa w Polsce i w tych relacjach z Unią Europejską, co będzie przedmiotem dyskusji w dniu jutrzejszym i w niedzielę, na pewno ten głos powinien tutaj zostać uwzględniony. Gdy idzie o politykę amerykańską, jak ona się zmieniła w ostatnim czasie? No przede wszystkim jest to odejście od polityki Donalda Trumpa, America First. I może nawet jeszcze bardziej koncentracja na tym głównym priorytecie dla Stanów Zjednoczonych, jakim jest równoważenie Chin. Postrzegane te państwa jest jako główny konkurent Stanów Zjednoczonych. Czyli możemy powiedzieć to, co prezydent Biden powiedział, America is back, czyli powrót do współpracy z sojusznikami. Rewitalizacja sojuszy, wspieranie multilateralizmu kosztem układów dwustronnych, takich jak układy z Polską, zawarte podczas prezydentury Donalda Trumpa. Ma to też poważne konsekwencje w polityce Stanów Zjednoczonych w innych regionach świata. Dużo krytyki słusznej słyszeliśmy, jeśli chodzi o sposób wycofania się z Afganistanu przez Stany Zjednoczone. Krytyka słuszna, ale jest to konsekwencja właśnie koncentracji na tych głównych priorytetach. No, trzeba też powiedzieć, że bardzo prawdopodobne jest zmniejszenie znaczenia Europy w polityce amerykańskiej. Ta zmiana wobec Europy się charakteryzuje właśnie oparcia tych relacji na formach multilateralnych, czy to konsultacji z Unią Europejską, czy też odbudowie Sojuszu Północnoatlantyckiego, a przede wszystkim dochodzi do poprawy stosunków z Niemcami. I powiedzmy to otwarcie, oparcie się Stanów Zjednoczonych na Niemcach, jako tym głównym państwie w Unii Europejskiej. Wiem, że niektórzy w Polsce mogliby na to patrzeć dość krytycznie albo może z pewnym zawiedzeniem, ale jest to obiektywny fakt polityki zagranicznej. Polska nie jest na tyle silna, że może kształtować politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Raczej należy do tych państw, które powinny dostosować się do polityki mocarstwa i też zrozumieć swoje możliwości. Można krytykować za to Stany Zjednoczone, tylko czy ta krytyka będzie skuteczna i jakie będzie miała konsekwencje. Co jest przejawem polityki amerykańskiej wobec Europy, tej innej niż Donalda Trumpa i tej oparciu się na Niemczech? No przede wszystkim akceptacja dla Nord Stream 2, co następuje. Po drugie, wstrzymanie decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk amerykańskich z Niemiec. Mowa była o 12 tysiącach. Decyzja była podjęta, została wstrzymana. Mało tego, podjęta została decyzja o rozmieszczeniu dodatkowych 500 żołnierzy amerykańskich w Niemczech. I po trzecie, powierzenie Niemcom zaangażowania w projekt Trójmorza. W liście prezydenta słyszeliśmy, że Trójmorze jest takim ważnym projektem dla Polski. Niewątpliwie jest. Tylko trzeba brać pod uwagę też ten aspekt.
Ja myślę, że jeśli chodzi o Nord Stream 2, to jest na pewno decyzja niedobra, sprzeczna z interesem Polski, sprzeczna z interesem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Jeśli natomiast idzie o wstrzymanie wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, to jest raczej decyzja korzystna, bo to sprzyja umocnieniu ciągle jeszcze roli Sojuszu Północnoatlantyckiego w obronie i utrwalenie tej obecności w Europie, chociaż jestem tego świadom i na pewno na tej sali są takie osoby, które uważają, że lepiej, żeby ci żołnierze byli w Polsce niż w Niemczech. Ja też uważam, że byłoby lepiej. Tylko, że to nie są te opcje, które my możemy tutaj realizować, zmieniać, oddziaływać. I wreszcie wciąganie Niemiec przez Amerykanów do Trójmorza. Może to być krytykowane przez tych, którzy postrzegują projekt Trójmorza jako jakąś odrębną geopolityczną inicjatywę, która by chciała równoważyć wpływy, nie wiem, Niemiec, Rosji w Europie. Natomiast ci, którzy widzą Trójmorze jako dogodny instrument rozbudowy infrastruktury północ-południe, mogą przyjąć to z jakąś akceptacją, bowiem zaangażowanie Niemiec, środki niemieckie mogą się przyczynić do realizacji tego celu. Gdy mówimy o Chinach, jest to ważny tutaj aspekt w polityce chińskiej. Mówiliśmy troszkę o tym świecie dwubiegunowym, jeśli chodzi o zakończenie zimnej wojny. Jest to taki świat Tukidydesa, wojny peloponeskiej. Są dwa mocarstwa rywalizujące ze sobą. I rzeczywiście coś takiego jest, że tym biegunem zamiast Związku Radzieckiego w okresie zimnej wojny stają się Chiny. To był ten model między demokratycznymi Atenami i tą rolniczą, autorytarną Spartą w okresie wojny peloponeskiej i jakby w te role wchodzą odrębne państwa. Są tutaj inne państwa dzisiejsze i właśnie Chiny są tym państwem. Tutaj się zgodzę z tym, że ten drugi poziom, ten poziom ideologiczny tej rywalizacji jest dość istotny. Bowiem Chiny są państwem autorytarnym, Stany Zjednoczone są przywództwem świata państw demokratycznych, dlatego ta konfrontacja tutaj na tym poziomie ideologicznym następuje, jest dość wyraźna. Ale są też pewne różnice. Jednak Chiny nie są państwem rolniczym czy przemysłowym, jest to państwo handlowe, tak jak Stany Zjednoczone, posiadające wpływy w świecie, jest to państwo rozwinięte pod względem technologicznym, lider, jeśli chodzi o 5G, lider, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to też stanowi pewne wyzwanie dla świata zachodniego i tutaj miejsce Polski, myślę, że mogą być jeszcze później dyskusje na ten temat, jest niewątpliwie po stronie państw demokratycznych. Myślę, że tutaj ja przerwę, panie redaktorze, jeszcze są kwestie Unii Europejskiej, ale w dalszej dyskusji się do tego odniosę. Dziękuję bardzo. Pan minister Paweł Soloch, kiedy mówił o tych dwóch nowych elementach, które doszły do strategii bezpieczeństwa narodowego w porównaniu z poprzednimi tego rodzaju programami, wspominał między innymi o zagrożeniu ze strony Rosji. Z kolei pani ambasador, kiedy mówił o tych czterech filarach strategii bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, nie mówiła o Rosji. W związku z tym mam pytanie do pani ambasador, czy Wielka Brytania podziela tą perspektywę polską, w której Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla nas, ale w ogóle dla bezpieczeństwa europejskiego, czy na przykład te otrucie Anatolija Litwinienki, a potem próba otrucia Siergieja Skripala na terenie Wielkiej Brytanii, czy one zostały odebrane jako atak na Wielką Brytanię? I jak wobec tego postępować, wobec tego rodzaju wydarzeń, które można nazwać elementami wojny hybrydowej? Jak postępować wobec tego rodzaju ataków, które sytuują się poniżej progu artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego? I mam też w związku z tym pytanie, jak postępować wobec ataków na kraje nie będące członkami NATO, jak na przykład Ukraina?
bo z polskiego punktu widzenia jest to kwestia dla bezpieczeństwa narodowego absolutnie węzłowa, a w przypadku Wielkiej Brytanii? Dobrze, to jest długie pytanie, ale to pan ma rację. Przegląd integrowany jest jasna informacja, że Rosja to jest krytyczne zagrożenie dla nas, dla Wielkiej Brytanii i dla Europy w tej chwili. Więc to, przepraszam, że nie tak powiedziałam, ale to jest absolutnie tak, absolutnie jasne w naszym strategii wydaje mi się, jeśli chodzi inwestowanie rządu, czas, który spędzimy dużo czas, żeby rozumieć i przeciwdziałać zagrożeniu, które chodzi o Rosji. I wydaje mi się, to jest ważne, ponieważ jak pan powiedział, było kilka ataki na terenie Wielkiej Brytanii, atak przeciw Litwinienko kilka lat temu i potem atak w Salisbury, bardzo ładne miasto w Wielkiej Brytanii, gdzie pan Sergej Skripal został, było atak utrucizna, coś takiego, przeciw niego. Więc, ale punkt, który jest ważny, jest, że społeczeństwo brytyjskie dobrze rozumie zagrożenie NATO, zagrożenie Rosji. To nie jest coś, które jest dalsze od naszego kraju. To był atak na terenie, na naszym terenie. Więc jesteśmy bardzo, bardzo dobrze tego rozumiemy. I oczywiście te osoby, które były odpowiedzialne za tego atak, też atakują naszych innych partnerami, na przykład w Czechii, gdzie był atak, który myślę, że pan Soloch wspominał na terenie Czechii w tym samym roku. Rozumiemy, że nie chodzi tylko o taki atak. Zagrożenie Rosji jest naprawdę hybrydowe. Rozumiemy przez ostatnich miesiące, laty, że dużo było cały szereg ataki internetycznych wobec Polski. I pan też wspominał sytuację w Ukrainie, więc tylko chciałabym zapewnić, że rozumiemy i podzielimy. To jest inny sposób, gdzie podzielimy analizę zagrożeń i rozumiemy, że NATO i z naszymi partnerami musimy po prostu przeciwdziałać zagrożeniu, które istnieje. Pan powiedział trochę o Ukrainie. Wydaje mi się, że jeden rzecz jest absolutnie ważna, że dla nas integralność i tereny Ukrainy jest bardzo, bardzo ważna. Popieramy rządu pana prezydenta Zelińskiego w swojej wysiłki, żeby znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne, ale będziemy współpracować i myślę, że mamy bardzo jasny widok na sytuację. Czy mogę po prostu wrócić do pytania, bo pan minister wspominał nasze struktury, które połączy Polskę i Wielką Brytanię i zgadzam się. I muszę powiedzieć, że zgadzam się, że i to jest bardzo ważne, wrócąc do pytania Brexitu, że nasze ministrami po prostu nie mają kontakt z frekwencją, który było, kiedy byliśmy razem członkami w Unii Europejskiej. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że wrócimy już i wykorzystujemy struktury, które istnieje w naszym
związku. I nie chodzi tylko o międzyrządowej konferencji, ale muszę zapewnić pan, że wczoraj rozmawiałam z kolegami w Londynie o cele i tak cele naszego premiera wobec następnej konferencji. Ale też jest dużo rzędzie naszej kooperacji o kwadrygę. Mamy nowy minister spraw zagranicznych od wczoraj. Nasza druga kobieta, która popełni tę funkcję, Liz Truss, która była ministra do spraw handlu, ale też myślę, że bardzo, bardzo zdolna i cieszę się, że ona jest teraz odpowiedzialna za kontakty. Więc na pierwsze rzędzie moje zadanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz mam pytanie do pana ministra Pawła Solocha. Jak Polska może się odnaleźć w sytuacji, o której mówił przed chwilą też pan minister Czaputowicz, czyli zmiany polityki wobec Europy, administracja Joe Bidena w stosunku do administracji Donalda Trumpa. Tutaj pan Jacek Czaputowicz wymieniał takie trzy przykłady świadczące o tym. Można dodać jeszcze czwarty, chociażby zmniejszenie pomocy wojskowej dla Ukrainy, kiedy Kongres uchwalił 200 milionów dolarów takiej pomocy, Biały Dom obciął to o połowę do 100 milionów. I co robić, jeżeli okaże się, że ten trend w amerykańskiej polityce zagranicznej okaże się trwały, bardziej długotrwały? Jak wobec tego powinniśmy budować swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi właśnie w kontekście naszego bezpieczeństwa europejskiego? To prawda, że ten trend w tym sensie jest trwały, że po prostu Stany Zjednoczone również swoim potencjałem wobec wyzwań, jakie są w całym świecie, nie mogą pełnić takiej, nie mają już takich możliwości, żeby pełnić rolę tego policjanta pilnującego i zdolnego do zaprowadzania zakątków, porządku w każdym zakątku świata, chociaż nadal pozostałem jedynym krajem, zresztą co pokazała również nawet krytycznie oceniana operacja w Afganistanie, że tylko one to potrafiły przeprowadzić, a nie nikt inny. Europejczycy w ostatnich latach przekonywali się również, jeśli chodzi o konflikty w mniejszej skali, mam na myśli konflikt na Bałkanach, później obalenie reżimu Kaddafiego w Libii, że bez Stanów Zjednoczonych, bez ich możliwości wojskowych, już takich tej czystej siły, no, Europa dysponująca potencjałem gospodarczym sumowanym, nawet przewyższającym Stany Zjednoczone, nie potrafi działać. Tym niemniej na pewno mamy do czynienia i to jest trend stały, niezależnie od tego, jaka administracja będzie rządziła w Waszyngtonie. Oczekiwania ze strony Stanów Zjednoczonych, one były wyrażane w różny sposób, bardziej ekspresyjny w czasach administracji Trumpa, ale już w końcówce prezydentury prezydenta Obamy też. No i teraz to wraca, większego zaangażowania Europejczyków, większego wzięcia odpowiedzialności. Tutaj jest mowa o wzrost wydatków, tutaj jest wiele państw, Polska jest takim przykładem, Wielka Brytania, inne państwa też, które zwiększają nakłady na obronność, więc na pewno będziemy mieli do czynienia z trendem takim wynikającym również z obiektywnej sytuacji w postaci i wyzwań, i z drugiej strony jednak no nie tak dużego, jak było to 20, 30, 40 lat temu potencjału Stanów Zjednoczonych w stosunku do zagrożeń, że chodzi o to, żeby rzeczywiście ta więź euroatlantycka, ona trwała i w różnych aspektach nawet dynamicznie się rozwijała, ale udział, i to jest zresztą pytanie, w jaki sposób to realizować, i udział Europejczyków w tych relacjach jako już nie przedmiotu, a taki podmiotowy udział, no na pewno siłą rzeczy, jeżeli te więzi mają trwać, musi być większy.
czyli to jest rzeczywiście szereg wyzwań również związanych przecież z innymi płaszczyznami wspólnej, chociażby wyzwanie właśnie stosunek do wyzwań ze strony Chin. Pan minister Czaputowicz wspomniał o tym, że Chińczycy są liderem w najnowszych technologiach 5G. Stany Zjednoczone trochę technologicznie przespały ten okres. No i teraz trwa dyskusja, prawda, czy mamy czekać, prawda, i sami wewnątrz współpracy transatlantyckiej zbudować takie zdolności, czy już współpracować, co zresztą części, które przodują w produkcji tych elementów, ale również bez współpracy z Chinami nie mogą funkcjonować. Jeśli chodzi o utrzymanie, zwłaszcza to, co nas najbardziej interesuje, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we flankę wschodnią. No tutaj pewien kierunek został wskazany i wspomniany również przez pana ministra Czaputowicza. To gotowość, skłonność administracji, nowej administracji amerykańskiej do takiego ściślejszego współdziałania z Niemcami, no również jest to związane z kwestią przerzucenia części kosztów takich jak chociażby, i to już w ramach Unii Europejskiej, czyli współpraca Unia Europejska-NATO, budowania infrastruktury ułatwiającej przerzut wojsk, czyli budowania dróg, mostów, składów. To są miliardowe nakłady budowania sieci rurociągów w Europie, które w razie potrzeby będą dostarczały paliwo do wojsk, które się przemieszczają, czy na tereny lotnisk, na których będą lądowały samoloty Sojuszu. Tutaj odpowiednie dokumenty zostały podpisane między NATO a Unią Europejską. Dynamika jest, powiedzmy, średnia. To nie jest dynamika duża taka, żeby to, ale jest. Jest to właściwy kierunek. Pytanie, czy mówię o współpracy Unii Europejskiej i NATO, pytanie, czy dostatecznie szybki. Tak szybki, jak narasta zagrożenie, no zwłaszcza w naszym wypadku my patrzymy na Rosję, bo oni te zdolności przy małym potencjale, relatywnie małym potencjale gospodarczym, te zdolności do mobilizacji wojska, przerzutu, prawda, projekcji siły, oni bez przerwy te rzeczy udoskonalają. Współpraca z Ukrainą i poparcie dla Ukrainy przede wszystkim, ono powinno i wszyscy są zgodni co do zasady mieć wymiar no nie tylko wojskowy, również gospodarczy. Tutaj również no nie tylko same Stany Zjednoczone, no musi być w tym Europa, tak? No nie można Amerykanów obciążać wszystkim. Także no, tyle uwag. Dziękuję. Pan minister Jacek Czaputowicz przed chwilą wspominał, że Stany Zjednoczone namaściły Niemcy jako takiego swoistego operatora Trójmorza i powiedział, że może być w tym pewna szansa, jeżeli traktujemy ten projekt jako infrastrukturalny, jeżeli chodzi o budowanie tych linii transportowych, energetycznych, cyfryzacyjnych na osi północ-południe, ale można mieć co do tego pewne wątpliwości, ponieważ do tej pory ten rozwój odbywał się na linii wschód-zachód i był bardzo wygodny dla Niemiec, a budowanie osi północ-południe to jest budowanie konkurencji dla Niemiec. Przecież gdyby zbudować linie kolejowe między Rijeką a Gdańskiem, szybkie linie, to one są konkurencją dla linii niemieckich. Tak samo gdyby uruchomić transport rzeczny Odrą, powiedzmy z Ostrawy, to by było szybciej do Szczecina niż przez Łabę, a wiadomo, że dzisiaj ten transport rzeczny z Czech odbywa się przez Łabę. I czy rzeczywiście dla Niemców jest korzystne budowanie, wspieranie budowy tej linii północ-południe w ramach Trójmorza? I z tym wiąże się kolejne pytanie. Czy ta rola Niemiec jako takiego swoistego operatora Trójmorza z nadania Amerykanów będzie długotrwała? Bo Amerykanie swoją politykę opierają na nadziejach, że Niemcy będą dla nich wiarygodnym sojusznikiem, jeżeli chodzi o rywalizację z Chinami czy z Rosją. I jest pytanie, czy rzeczywiście Niemcy mogą być takim sojusznikiem dla Ameryki, jeżeli chodzi o tą rywalizację? To bardzo zasadne pytania, one są bardzo ważne i myślę, że trzeba szukać na nie odpowiedzi. Tylko że
Główna informacja, którą my tutaj możemy odczytać z polityki amerykańskiej, to brak zainteresowania Trójmorzem. Jaka jest alternatywa? Czy Polska jest w stanie udźwignąć tą inicjatywę? Ja jestem tutaj dość, może nawet użyję tego słowa, dość krytyczny, jeśli chodzi o rolę Polski w regionie w ostatnich miesiącach. Przejawem tego jest zaskarżenie Polski przez Czechy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to niesłychanie mocny sygnał, pokazujący, że coś tutaj nie działa. Czy możemy sobie wyobrazić, żeby Belgia albo Luksemburg zaskarżyły Holandię do Trybunału Sprawiedliwości w sporze jakąś elektrownię? Elektrownia w Turowie, ona miała te oddziaływanie już od kilku lat. Jest pytanie, dlaczego teraz to nastąpiło? Dlaczego Czechy zdecydowały się na taki krok? Trzeba się wsłuchiwać w opinię publiczną i wypowiedzi przedstawicieli czeskiej administracji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych i starać się to zrozumieć i coś zrobić, żeby te sygnały o braku jedności w Grupie Wyszehradzkiej, to była nasza podstawowa grupa, a co za tym idzie w Trójmorza, żeby one tutaj nie były tak w sposób jednoznaczny prezentowane na zewnątrz. Proszę Państwa, moim zdaniem ten fakt zachęcił Komisję Europejską do pójścia tą drogą, do zaskarżenia Polski w innych sprawach i do postawienia takich twardych warunków w Polsce. Nie jest przypadkiem, że komisarz Jurowa ma określone obywatelstwo. Prawda? Tu, proszę Państwa, to są bardzo ważne rzeczy i to są główne nasze problemy. Bo my, trzeba to jasno powiedzieć, no, nie mamy możliwości kształtowania polityki amerykańskiej. Mamy pewne możliwości kształtowania polityki niemieckiej i to jest bardzo ważne, żebyśmy je odpowiednio wykorzystywali. Natomiast na pewno możemy kształtować nasze relacje z naszymi sąsiadami, takimi jak Czechy, ale także nie wszystko jest dobrze, jeśli chodzi o państwa bałtyckie i tak dalej. Mamy oczywiście podobne poczucie zagrożenia, wspólne interesy, bardzo dobrze działa Trójkąt Lubelski, Litwa, Ukraina, Polska. To są oczywiście plusy, ale chcę powiedzieć, no nie wygląda to dobrze, bo same te fakty, ten fakt wystąpienia do Trybunału i określony wyrok, domaganie się teraz kary i tak dalej, on ma obiektywną wymowę. Bez względu na to, jak my to będziemy interpretować, sprowadzać do spraw technicznych, on ma wymowę bardzo dużo polityczną. Także to jest ten nasze, bo dopiero nasze miejsce tutaj i poparcie od państw regionu umacnia naszą pozycję, jeśli chodzi o te państwa ważniejsze, takie jak Niemcy. Teraz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie, oczywiście powiedzmy to wprost. Po jednej stronie mamy Francję, która dąży do autonomii strategicznej Unii Europejskiej. Wsłuchajmy się też w to, co mówi prezydent Macron. Prezydent Macron mówi, że Stany Zjednoczone się wycofują z Unii Europejskiej i będą jeszcze dalej wycofywać z Unii Europejskiej. Jest to jakaś teza. Teraz z naszej perspektywy i perspektywy państw tutaj na tej wschodniej flance, państw skandynawskich, bałtyckich, Rumunii, Polski, jest utrzymanie wspólnoty transatlantyckiej i obecności amerykańskiej w regionie jako tego gwaranta bezpieczeństwa przed zagrożeniem, jakie stanowi Rosja. Jest to oczywiste. Teraz, gdzie jest możliwość manewru? Tutaj głównym państwem są znowuż Niemcy. I bardzo ważna jest zdolność Polski do kształtowania polityki niemieckiej, jeśli chodzi o te relacje, czy obrona europejska, czy wspólnota atlantycka, NATO. Bo na razie Niemcy opowiadają się za tutaj utrzymaniem silnej roli Stanów Zjednoczonych i NATO. Ale my musimy tutaj bardzo skutecznie oddziaływać. Dlatego cieszę się z dobrej wizyty i rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z panią kanclerz Angelą Merkel w niedawnym czasie. Też jej deklaracje, tu jeśli chodzi o pewne łagodzenie naszych relacji czy pośredniczenie w naszych relacjach z Unią Europejską. Inaczej trzeba interpretować
działania prezydenta Andrzeja Dudy w tym zakresie. Tu jest też taki pewien sygnał braku spójności tej polityki i może też, nie wiem, czy na pewno my rozumiemy to, co ja mówię, o co tutaj chodzi, jakie są tutaj opcje, jakie Polska ma opcje w dzisiejszym czasie w polityce zagranicznej, zwłaszcza w polityce bezpieczeństwa. Bo mamy ważne decyzje, które będzie Unia podejmować. To dotyczy też środków na rozwój i tak dalej. Wiemy, na pewno będzie dyskusja na ten temat w późniejszych panelach. W każdym razie ja widzę tak te opcje i Trójmorze, żeby jeszcze wracam do pana pytania. No właśnie, prawda jest, że Niemcy mają swoje interesy, no ale myślę, że wolą uczestniczyć w projekcie, nawet finansować tą infrastrukturę północ-południe, niż być poza tym projektem, na przykład przy udziale Stanów Zjednoczonych czy innych aktorów, co okazało się być nieaktualne. Więc jest szansa na realizację korzystnych dla nas projektów, nawet z udziałem Niemiec. Natomiast po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych w ogóle nie ma innej opcji działania, bo my sami tego projektu nie udźwigniemy jako lider geopolityczny, bo po prostu nie jesteśmy tak postrzegani przez innych w regionie. Dziękuję bardzo. Teraz została nam ostatnia runda pytań, ale już takie najkrótsze odpowiedzi, bo czas naszego panelu zbliża się do końca. Mam pytanie do pani ambasador. Czy wobec tego procesu, o którym tu mówiliśmy, czyli koncentrowania się Ameryki na kierunku chińskim i mniejszego zaangażowania w Europie, czy to oznacza, że Europa będzie mniej bezpieczna i czy w związku z tym nie powinniśmy myśleć o budowaniu własnych europejskich sił zbrojnych, czy też nadal orientować się na Amerykę, która jednak coraz bardziej się wycofuje? Spróbuję być bardzo szybciej. Chciałbym dwie rzeczy powiedzieć i to jest po pierwsze na kwestię o bezpieczeństwa Europy. I to jest, że myślę, że Wielka Brytania i Polska podzielają ten pogląd, że Ameryka, Stany Zjednoczone mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa europejskiego. I myślę, że to jest bez kwestii i temat, który po prostu zgadzamy się. Oczywiście my inwestujemy razem w tym. Mamy żołnierzy w Polsce poprzez Międzynarodową Batalioną Grupę Bojową, która ma miejsce na Orzeszu, gdzie pracujemy wspólnie z USA. Ale ja tylko chciałam powiedzieć, że zagrożenie, rozmawiamy o zagrożeniu Rosji, że po prostu to jest bez kwestii, że potrzebujemy i Stany Zjednoczone tutaj w Europie. Też chciałam szybko zwrócić uwagę, bo pan minister wspomniał, że wczoraj było nowe ogłoszenie o AUKUS, czyli nowy sojusz między Australią, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, Zjednoczone Królestwa. I wydaje mi się, że to bardzo ważne, że są też zagrożenia na poziomie świecie, które my musimy też traktować bardzo poważnie. I dlatego to nowe propozycje, że Rosja to jest krytyczne zagrożenie, Chiny to jest systemiczne zagrożenie. Nasze strategie wobec tego to jest, powiedzmy po angielsku, cooperate, contest, compete. Myślę, że może współpracować, zakwestionować i konkurować. Myślę, że to nowy sojusz to jest odpowiedź do działania Chin przeciw Australii w obecny czas. Dziękuję.
Pytanie do pana ministra Pawła Solocha. Tutaj kilka razy padła nazwa Ukrainy. W tej chwili widać, że Europa Zachodnia raczej nie kwapi się, żeby Ukrainę przyjmować do NATO, nie mówiąc już do Unii Europejskiej. Ale co my maksymalnie możemy uzyskać dla Ukrainy, żeby ją bardziej zintegrować ze strukturami europejskimi i w większym stopniu zapewnić jej bezpieczeństwo? No, to z całą pewnością to przede wszystkim jednak taka metoda konkretnych kroków. My mówiliśmy tutaj w ramach Trójkąta Europejskiego, są jakieś struktury wojskowe, czyli wspólna brygada polsko-litewsko-ukraińska. To jest nieduża rzecz oczywiście w stosunku do projektów, ale widać, że projekt ukraiński i tutaj malutka polemika do pana ministra a propos roli Niemiec. Na przykład Niemcy nie istnieją, nigdy. Ja osobiście mam przekonanie, nie będą, i to jest kwestia Nord Stream 2, chociażby w tym kontekście nigdy nie będą rzeczywiście angażowały się w sprawy ukraińskie, przynajmniej w przewidywalnym czasie, w taki sposób, żeby doprowadzić do konfrontacji z Rosją. Niemiec z Rosją. Natomiast Stany Zjednoczone mają ten potencjał. I to czynią, więc w pewnym sensie ciekawym graczem w regionie jest Turcja, która układa stosunki tak właśnie z Rosją, jednocześnie będąc zainteresowana, żeby ta Ukraina była suwerenna i niepodległa. Więc ja myślę, że to jest troszeczkę, jeżeli Unia Europejska nie jest w stanie sformułować samodzielnie programu wobec Ukrainy, o czym świadczy w sumie stagnacja, jeśli chodzi o proces miński, no to trzeba szukać takiego szerszego kontekstu. No, ciągle podkreślam, kluczowe jest utrzymanie zaangażowania Stanów Zjednoczonych i Kanady też, bo to z racji też wewnętrznych uwarunkowań, tam jest duża mniejszość ukraińska, a w wymiarze europejskim, no to rzeczywiście starać się partnerów, jeśli chodzi o twarde bezpieczeństwo, to tutaj głównymi partnerami są te państwa, które rzeczywiście, no przede wszystkim jednak, jeśli chodzi o Europejczyków, Wielka Brytania i Francja. Tak, Francja, ale nie Niemcy. No i to jest chyba ten kierunek. I ostatnie pytanie do pana ministra Czaputowicza o rolę w tej kwestii bezpieczeństwa Trójkąta Lubelskiego, bo można powiedzieć, że to jest pańskie dziecko, to z pańskiej inicjatywy ta inicjatywa, ten format powstał i wydaje się, że to też jest szansa na wciągnięcie tego naszego regionu w poparcie dla Ukrainy. No niewątpliwie mi się wydaje, że to jest format, który się teraz dobrze rozwija, ale i to był chyba, to słyszę też od Ukraińców, od Litwinów, że to był dobry pomysł. Jest bardzo duża perspektywa, tylko od razu coś dopowiem do tego. On może został jako jeden z funkcjonujących i jego siła polega na słabości innych. Okay? To jest może tutaj pewien problem, bo nie wiem, czy ta Grupa Wyszehradzka jest tak aktywna jak jeszcze 2-3 lata temu i tak dalej. Ale ten format jest ważny. Teraz z perspektywy Polski jest wspieranie Ukrainy jest bardzo istotne. Tutaj mogą być dwa uzasadnienia. Ja jestem zwolennikiem tego pierwszego, czego nam brakuje w ostatnich myślę, miesiącach w polityce zagranicznej. To jest te uzasadnienie, można powiedzieć, wsparcia ze względu na wartości, że jest to państwo, jest to naród, ma prawo do suwerenności, do rozwoju i my po prostu wspieramy prawo międzynarodowe i zasady. Skoro państwo jest zaatakowane przez agresora, jakim jest Rosja, to należy się temu wsparcie. I to jest bardzo ważny kierunek i wykładnia polskiej polityki zagranicznej, także w czasie naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Andrzej Duda wypowiadał się na temat roli prawa międzynarodowego. Tak się składa w naszej sytuacji, że to, co jest zgodne z prawem międzynarodowym, jest też korzystne dla Polski, bo Polska jest państwem średniej wielkości, nie jest agresorem, natomiast ci agresorzy muszą się liczyć z prawem międzynarodowym. Czyli to jest ten ważny kierunek i to jest też podstawą Trójkąta Lubelskiego.
Drugie podejście to po prostu wspieranie, bo mamy jakieś korzyści polityczne. To jest te podejście realistyczne, prawda? No i tutaj, że my nie możemy sobie za bardzo ześlizgnąć się w taką nieetyczną politykę. Były różne głosy dotyczące Białorusi, niektórych polityków wskazujący na to, że raczej nam chodzi o nasz interes niż o jakieś wartości dla tych państw, dla tych narodów. Jest to niezmiernie ważne w dyskursie, żebyśmy nie używali niektórych określeń, bo to później utrudnia porozumienie. Ale o dziwo, moim zdaniem, Trójkąt Lubelski też tutaj zyskuje akceptację w tym wymiarze historycznym, odwołanie się do pewnej kultury, do pewnej tradycji współpracy z Litwą i z Ukrainą, Unii Lubelskiej. O dziwo, Ukraina to akceptuje jako też pewna forma budowania tożsamości. To, czego mi tu brakuje, panie redaktorze, to jest moje ostatnie słowo. Może nie można było tego zrobić, ale w zasadzie tam brakuje Białorusi. Bo i tu byśmy mieli dopiero fajną konstrukcję czterech państw z pewnym takim odniesieniem do historii. Oczywiście nie ma Białorusi ze względu na rozwój sytuacji wewnętrznej, ale jest to odrębny problem. Nasza polityka wobec Białorusi, która wymaga dyskusji. W każdym razie w zamiarze ten format miał być, myślę, że on ciągle jest, otwarty na Białoruś. Mało tego, minister Makiej był jako gość zaproszony na kolejne spotkanie Trójkąta, drugie spotkanie w Kijowie. Oczywiście zaszły pewne wydarzenia na Białorusi, to jest niemożliwe, ale trzeba to widzieć też w tym kontekście. Jest to na pewno pozytyw, bo jest to też ta akceptacja dla naszej historii i historycznej roli na tym obszarze. No, niezmiernie ważna inicjatywa z tej perspektywy. Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że kiedyś też Białoruś znajdzie się w tym czworokącie lubelskim. Bardzo dziękuję Państwu za udział w panelu. Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę następny panel.